Zofia Kaczorowska. Zbrodnia wśród róż. Czyta Jacek. Rozdział pierwszy. Pielęgniarka oddziału wewnętrznego jednego z większych szpitali warszawskich, Ewa Gajska, to znaczy ja. Podążała pewnego wiosennego dnia spiesznym, lecz niemiarowym krokiem w stronę swojego własnego domu, klnąc pod nosem na różne pełne złośliwości życia codziennego. Deszcz siąpił mi prosto w twarz wcale nie niemajowo, ale całkiem jesiennie. Podmuchy zimnego wiatru rozwiewały na wszystkie strony świata spięte byle jak oczywiście w pośpiechu włosy. Gdybym nawet nie zapomniała w pracy parasolki. To i tak nie mogłabym się nią posługiwać z braku dodatkowej trzeciej ręki, gdyż w obydwóch przeze mnie posiadanych dźwigałam, jak zwykle wypchane do granic pojemności, siatki z prowiantem, służącym do zaspokojenia wilczego apetytu moich trojga dzieci. Ponadto jakaś korpulentna pani wbiła mi w autobusie obcas w nowe rajstopy, a na rękawie płaszcza z madery, który niedawno nabyłam. Pojawiła się ni stąd. Nizową to kazała tłusta plama. Wszystko to razem, łącznie z perspektywą gotowania obiadu dla całej rodziny i usuwania bałaganu, jaki niewątpliwie o tej porze panował w domu, wprawiało mnie w tak zwany psichumor i obciążało moje barki balastem nadprogramowych kilkunastu lat życia. To znaczy czułam się tak, jakbym dobiegała przynajmniej pięćdziesiątki i była w okresie zaawansowanego klimakterium. Chociaż w rzeczywistości kilka dni temu ukończyłam 36 lat. Silne smagnięcie wiatru nieomalże podcięło mi nogi. Nareszcie w zasięgu mojego wzroku ukazały się zabudowania osiedla domków jednorodzinnych, z których jeden był moją prawowitą własnością. Dawniej królowały tutaj zielone przestrzenie, gęsto często pasły się krówki i gdakały kury na wyboistych ścieżkach. Obecnie wdarła się urbanizacja w postaci licznych rzemieślniczych pawilonów, szkoły, przedszkola, żłobka, stanowiących prawie zwartą zabudowę. Wszystkie domki na ogół otaczały miniaturowe, wypielęgnowane i ukwiecone ogródki. W naszym natomiast permanentnie panował nieporządek, jakby gospodarowała w nim gromada jaskiniowców, a nie młodych, rzekomo kulturalnych ludzi. Niestety podobnie zazwyczaj prezentowało się wnętrze willi, gdyż cechą charakterystyczną moich dzieci była absolutna obojętność na sprawy doczesne, a przede wszystkim na sprzątanie, odkurzanie, trzepanie i tym podobne czynności przyczyniające się do normalnego wyglądu mieszkania. Ja zaś przeważnie nie miałam na nic czasu. Trzeba przyznać, że wszelkie moje wysiłki zaprowadzenia jakiegoś ładu i porządku zwykle spełzały na niczym a różnorakie pogróżki zastosowania wymyślnych sankcji karnych wobec moich niesubordynowanych potomków odbijały się od ich mózgownic jak groch od ściany. Prawda zaś była jedna: po prostu nie cieszyłam się u własnych dzieci należytym autorytetem. Nic w tym dziwnego, skoro miałam 36 lat. Moja najstarsza córka, Patrycja, 19, druga z kolei, Karolina, 18, a najmłodszy syn, Michał. Trzynaście. No, w końcu dobrnęłam do drzwi wejściowych. Całe szczęście, bo prawa ręka zupełnie odmówiła mi posłuszeństwa i siatka wywinęłaby za moment akrobatyczne salto. Przez wiele lat, wchodząc do mego domu, nie mogłam oprzeć się wspomnieniom, kiedy cegłę po cegle tej budowli wznosił mój pracowity mąż, Krzysztof, który nie zdążył się nawet nacieszyć efektami mozolnej pracy. Obecnie myśl ta powracała coraz rzadziej, zacierana przez upływający czas tempo codziennego życia i bieg wydarzeń. Zresztą, przy Patrycji, Karolinie i Michale można było w ogóle przestać myśleć, ze zmartwienia nagle osiwieć albo kompletnie wyłysieć, co szczęśliwie nie stanowiło dla mnie niebezpieczeństwa dzięki mojemu bujnemu owłosieniu. Potomstwo moje. Poza bezustannym łapaniem od kołyski wszystkich chorób wieku dziecięcego, odznaczało się dziwnymi cechami i właściwościami. Na przykład posiadało umiejętność nagłego znikania z zasięgu mojego widzenia coś w rodzaju zapadania się pod ziemię. Dochodziło do tego, że nie mogłam żadnego z nich na parę minut spuścić z oka, aby potem nie tropić bezskutecznie przez parę godzin. Szczególnie celowała w tym Karolina której kilkakrotnie od świtu do nocy poszukiwały wszystkie rodziny zamieszkałe w sąsiedztwie, łącznie z milicją obywatelską. Michał natomiast od najmłodszych lale łączył w sobie zdolności Edisona, Kopernika i Sherlocka Holmesa. Początkowo przejawiały się one w serii wynalazków polegających na komponowaniu mieszanek wybuchowych w piwnicy domu, mających zrewolucjonizować erę atomową. W związku z czym tylko cudem nasza chałupa parę razy nie wyleciała w powietrze. Potem zainstalował na dachu obserwatorium astronomiczne, zagrażające pożarem na skutek załamywania się promieni słonecznych w lustrach. Ostatnio na szczęście opanowała go mania komputerowa. Obecnie nie istnieje dla niego nic poza komputerami osobistymi Spectrum i Atarii. Przy czym wspólnie z podobnymi sobie zapaleńcami pracuje nad światłowodową siecią komputerową, czyli systemem łączy, którymi powiązane są komputery. Oczywiście są to jego wywody, a ja nawet nie próbuję z tego zrozumieć ani jednego słowa. Lepsze jest to oczywiście to, niż jego poprzednie osiągnięcia na polu wynalazczości. Moje uporczywe dzwonienie do drzwi przez dłuższy czas pozostawało bez echa. Wreszcie na progu ukazała się Karolina i chciała czym prędzej pobiec schodami na górę. Jest to zdecydowanie najbrzydsze z moich dzieci. Piegowata, o rudych, łatwo przetłuszczających się włosach, nieco przy krótkich nogach, zbyt tęga jak na osiemnastoletnią dziewczynę, najbardziej przypominała swojego ojca, a mego zmarłego przed dwunastoma laty Krzysztofa. Trzeba przyznać że zdawała sobie doskonale sprawę z mankamentów swej urody, wobec czego nosiła stale spodnie i obszerne, powiewające bluzy hałaty z kolekcji grażyny Hoff. Do dziesiątego roku życia miałam z nią duże kłopoty wychowawcze, gdyż nie chciała się uczyć, uważając szkołę za przeżytek zwapniałych mózgów starszych pokoleń. Potem ni stąd, ni zowąd nastąpił w niej przełom duchowy i z kompletnego, Patentowanego lenia przekształciła się w zapamiętałego kujona. Wcześniej od swoich rówieśników zdała maturę i obecnie przygotowywała się do egzaminów wstępnych na historię sztuki pewnie dlatego, że na ten kierunek najtrudniej było się dostać. Na samym progu obrzuciła mnie więc zmętniałym spojrzeniem, świadczącym o całkowitym oderwaniu się jej ducha od rzeczywistości i usiłowała zniknąć jak najszybciej z moich oczu. Karolino, stęknęłam. Na litość boską. Mogłabyś choć wziąć ode mnie siatki. Wprost padam ze zmęczenia. Oj, mamo, przepraszam, nie zauważyłam. Wiesz, jak jestem zajęta. Daj prędko, bo nie mam czasu. W straszny ze mnie potwór. Wyszarpnęła mi torby z zakupami z rąk i poleciała z nimi w stronę kuchni, gubiąc po drodze marchewkę i buraki. Nie zapominaj, że dzisiaj jest twój dyżur urobierania ziemniaków, krzyknęłam za nią. Nie mogłaby tego zrobić patrycja? Od rana lata jako pętana bierze stale kąpiel i mistrzy się przed lustrem, bo czeka na Gunwalda. Zupełnie zwariowała przez tego swojego szweda. Jakiego znów gunwalda? zawołałam, przystając ze zdumienia. Na ogół byłam przyzwyczajona do ciągłej zmiany niezliczonych ukochanych starszej córki, której nadmierny pociąg do płci odmiennej stanowił przedmiot mojej specjalnej troski, ale o osobniku obdarzonym tak brzmiącym imieniem jeszcze dotąd nie słyszałam. Jak to, nie wiesz? Gunwalda Kursena, tego komputerowego narzeczonego ze Szwecji. W tej samej chwili otworzyły się drzwi od pokoju na piętrze. Buchnęła opętańczym wrzaskiem muzyka z warkotem bębnów murzyńskich i chrypliwym porykiwaniem refrenisty, a na schodach ukazała się Patrycja w niebieskiej, farbkowej sukience, w której było jej znakomidzie. Patrycję można by uznać za doskonałą piękność, gdyby nie nieco przykrótka górna warga odsłaniająca zbyt wysunięte przednie zęby, którym zabiegi ortodonty we wczesnym dzieciństwie nie zdołały pomóc. Wszystkie inne szczegóły jej urody były bez zarzutu, świetnie zharmonizowane, składające się na smukłą sylwetkę dziewczyny o długich, zgrabnych nogach i kształtnych dłoniach. Czarne włosy, których kolor i gęstość odziedziczyła po mnie, spadały jej na ramiona, a szafirowe oczy rzucały nieustannie uwodzicielskie spojrzenia z poza długich rzęs. Jak dotąd jednak, ani jedna głębsza myśl nie zagnieździła się za jej białym, gładkim czołem, jak też nie ujawniły się jakiekolwiek zainteresowania poza wyjątkowym talentem do flirtu i wywoływania różnorakich konfliktów pomiędzy rywalizującymi o jej względy chłopakami. Z trudnością właśnie ukończyła liceum ekonomiczne i żadne plany na przyszłość poza ewentualnym startem w konkursie Miss Polonia nie przychodziły jej do głowy. Mimo wszystko uważałam, że ona jedna spośród trojga moich dzieci ma najwięcej dodatnich cech charakteru, upodabniających ją jako tako do normalnego człowieka. Słuchaj, zawołałam, co to za historia z jakimś Gunwaldem? Och, mamo. To ten szwet, którego wyrzucił mi komputer. Nie mów mi, że nic nie wiesz. Koresponduje już z nim od dwóch miesięcy. Zupełnie dostał bzika na moim punkcie, odkąd posłałam mu kolorowe zdjęcie w stroju kąpielowym. Bardzo fajny chłopak i nadziany. Ojciec jego ma fabrykę kosmetyków. I wyobraź sobie, zadepeszował, że dzisiaj przyjeżdża. Będzie tutaj za godzinę. Nowa niespodzianka w twoim stylu. Przez was naprawdę można zwariować Nie ma ani chwili spokoju po pracy. Oczywiście chodziłaś za moimi plecami do korniakowej. Można było się tego po tobie spodziewać. Tak. Bo byś na pewno mi nie pozwoliła, a ona ma fantastyczne, nowoczesne urządzenia. Ten komputer działa bezbłędnie kojarzy pary według cech charakteru przodków do trzeciego pokolenia. I ile ona ma ofert zagranicznych? Serefen 60, suesa 20, ze Szwecji. Dosyć, przerwałam jej. Nie chcę tych bzdur słuchać. Wybij sobie z głowy małżeństwo z cudzoziemcem. Mamo, nie bądź zacofana. Chyba nie wiesz, co mówisz. Korniakowa twierdzi, że dla ciebie też by się znalazł kandydat. Powiedz jej, żeby pilnowała swojego nosa. Ryknęłam i pospiesznie pomaszerowałam do kuchni. Musiała się ta wredna baba tutaj wprowadzić, pomyślałam, wyładowując storp zakupy. Akurat pod naszym bokiem założyła to przeklęte biuro matrymonialne. Co za nachalna i wstrętna kobieta. Uwaga ta odnosiła się do pani Mariety Korniakowej, tlenionej blondynki w średnim wieku która przy każdym spotkaniu witała mnie przesłodzonym uśmieszkiem. Odkąd na sąsiedniej wili ukazał się barwny szyld z ozdobnym napisem Biuro Kojarzenia Małżeństw, silne uczucie, koło naszych okien zaczęły pojawiać się procesje kobiet w różnym wieku, spragnionych założenia ogniska rodzinnego. Ponieważ miałam wrodzony wstręt do zawierania znajomości za pomocą różnych sfatów. Uważałam tego rodzaju instytucje za coś pośredniego pomiędzy agenturą handlu żywym towarem a przedsiębiorstwem nastawionym wyłącznie na drenowanie kieszeni naiwnych klientów. I oto moja rodzona córka zasiliła szeregi ofiar tego procederu, tak jakby jej było mało rozlicznych podbojów bez profesjonalnego pośrednictwa. Kipiąc ze złości, postawiłam na gazie garnek zupą. Woda nie zdążyła jeszcze zabulgotać. Kiedy do kuchni wślizgnęła się Patrycja i przy milnym gestem objęła mnie w pół. Mamo, błagam cię, nie gotuj dzisiaj obiadu. Ostatecznie zjemy coś na zimno. Idź, uczesz się, przebierz. Widzisz, Gunwald przywiązuje wiele uwagi do form towarzyskich. Wiem, że chcę poznać mamusie. Powiedz, że jesteś sierotą, mruknęłam. Jeszcze nie przejednana. Kiedy już pisałam o tobie, nie mogę cię nagle uśmiercić. No, nie bądź taka uparta. Ocierała twarz o mój policzek, jak kotka. Wydaje mi się, że to morowy chłopak. Możesz dla mnie nie jeść obiadu, ja też nie jestem głodna, tylko nie odpowiadam za Karolinę i Michała. Pewnie się wściekną ze złości. Nie martw się, dam sobie z nimi radę. A ty zrób się na bóstwo, wołała ze mną patrycja, kiedy znikałam w drzwiach swojego pokoju. No, nareszcie jestem u siebie. Mój pokój to azyl, święte miejsce, gdzie żaden dorosły i nieletni profan nie ma dostępu. Tu odpoczywamy po pracy, wiele wspominam, czasem myślę o przyszłości nie swojej oczywiście, ale moich dzieci albo ukradkiem, jak pensjonarka, wypalamy papierosa. Kto wie, czy nie lepiej by było, żeby Patrycja znalazła jak najszybciej męża? Dość mam tych romantycznych historii, w które się ustawicznie wplątuje, w końcu jakiś zawiedziony i zdeterminowany amant zastrzeli ją albo zadźga w ciemnej ulicy, pomyślałam, kładąc kremową sukienkę z wykładanym kołnierzykiem, którą bardzo lubiłam, mimo że niedawno obchodziła dziesięć lat istnienia. Czesząc się, machinalnie rozpuściłam włosy, na co dzień skromnie spięte w kok pod pielęgniarskim czepkiem. Po raz pierwszy od dłuższego czasu spojrzałam spokojnie i uważnie w lustro. Ujrzałam w nim wysoką, szczupłą, czarnowłosą kobietę o niebieskich, zmęczonych oczach. Ta sama kobieta dwadzieścia lat temu, w siedemnastym roku życia, padła w opiekuńcze, silne ramiona technika budowlanego Krzysztofa Gańskiego i w błyskawicznym tempie podążyła z nim do ołtarza prosto ze szkolnej ławki. Do dnia dzisiejszego nie wiem, czy powodowała mną gorąca miłość od pierwszego wejrzenia. Czy chęć wyrwania się z rodzinnego domu w związku z projektowanym drugim małżeństwem, nieżyjącej już od wielu lat mojej matki z osobnikiem, którego bezgranicznie nie znosiłam, czy też jedno i drugie łącznie? Związek nasz, zawarty za zgodą matki, wyrażoną przed obliczem sądu, ze względu na mój młodociany wiek, trwał w sumie osiem lat, z czego trzy lata mąż mój spędził poza domem na budowie eksportowej. Skąd przywiózł odpowiednią ilość szeleszczących papierków, aby wznieść własny domek jednorodzinny, oraz amebę, która przez następnych parę lat czyniła w jego organizmie systematyczne spustoszenie, prowadzące do tragicznego finału. W zasadzie Krzysztof tak mało przebywał w domu i umarł tak szybko, że nawet nie zdążyłam się przyzwyczaić do myśli, iż jestem mężatką. Po jego śmierci zaś tak przytłoczył mnie ogrom obowiązków i przeraziła perspektywa samotnego dźwigania ciężarów, które na mnie spadły, że na szczęście nie miałam czasu na analizę sytuacji. Musiałam żyć dalej i walczyć obydwóch czwory istot, będąc do tego zupełnie nieprzygotowana. Pewne zasoby, pozostałe po wyprawie mojego męża po złote rumno, umożliwiły mi uzupełnienie średniego wykształcenia a następnie ukończenie szkoły pielęgniarskiej, bez konieczności natychmiastowego podjęcia pracy zarobkowej. Zawód swój upodobałam sobie dlatego, że przez parę lat pielęgnowałam mojego męża i przyzwyczaiłam się do atmosfery szpitala, gdzie często i długo leżał. No tak, dzisiaj to mam już za sobą lata zmagań, zwątpień, największych wysiłków. Nieprzespanych nocy, kiedy budził się we mnie niesprawiedliwy, idiotyczny żal do Krzysztofa, że sobie bez beztrosko przeszedł na tamten świat, a mnie pozostawił brzemię trosk przerastających moje siły. Teraz, patrząc w swoje odbicie w lustrze, doszłam do wniosku, że muszę być bardziej pobłażliwa dla córek, aby nigdy smutek i zmęczenie nie pojawiły się w ich oczach. Tak jak dzisiaj w moich, i żeby za dwadzieścia lat czuły się nadal młode i pełne chęci do życia. Zegarek na moim ręku wskazywał piątą. Te przypływy melancholii naprawdę są niepotrzebne. Nie powinnam się im poddawać, nie stać na to naszej rodziny. Jeżeli ta historia ze Szwedem nie okaże się jeszcze jednym zwariowanym wymysłem Patrycji, to może się tu zjawić lada chwila. Będzie miał ładne wyobrażenie o polskich domach. Kiedy na samym progu natknie się na stertę niewyrzuconych śmieci. Muszę natychmiast pozamiatać w halu i na schodach. Z tym postanowieniem wybiegłam na korytarz, wyciągnęłam szczotkę ze schowka pod schodami, gdzie tkwiła bez przerwy, porastając kurzem, jako że większość mieszkańców tego domu czuła niepohamowany wstręt do jej użytkowania. Gorączkowo, w pośpiechu rozpoczęłam prowizoryczne sprzątanie. Nie zdążyłam nawet parę razy porządnie machnąć szczotką, kiedy u drzwi wejściowych rozległ się melodyjny dźwięk gongu. To Michał, pomyślałam. Na pewno przyleciał przeraźliwie głodny z zebrania młodych komputerowców, pod którym to zawołaniem działało kilkunastu młodzieńców w wieku szkolnym. Wyobrażam sobie, w jaki szał wpadnie, kiedy się dowie, że nie ma dzisiaj obiadu. Ale to już sprawa patrycji. Niech sobie radzi z nim sama. Jednak muszę go uprzedzić. Tylko nie rób awantury, Michał. Zaczęłam pojednawczo, otwierając z rozmachem drzwi, ale dalsze słowa zamarły mi na ustach, gdyż na progu stał niesłychanie szczupły i wysoki młodzieniec, mniej więcej dwudziestopięcioletni, z grzywą płowych włosów, opadających na czoło, ubrany w dżinsy i kurtkę koloru lila. Na mój widok dosłownie zbaraniał, zastygł na miejscu w zupełnym bezruchu, a spojrzenie jego bardzo niebieskich oczu wpiło się we mnie z niezmiernym zdziwieniem, które po paru sekundach przerodziło się w cielęcy niemal zachwyt. Jesteś piękna, wyrecytował po polsku, prawie połykając z wysiłku język, a następnie dodał, you're very, very beautiful. Mówiąc to, przypadł do mojej ręki którą ją potrząsać z góry na dół w szaleńczej ekstazie. Ależ to pomyłka, wybąkałam, orientując się, iż mam do czynienia z wyczekiwanym Megunwaldem, który na dodatek w euforii powitania wziął mnie za narzeczoną z fotografii, a to ze względu na dość duże podobieństwo mojej starszej córki do mnie. Ja nie jestem Patrycją, dodałam, ona zaraz przyjdzie. Jest, jest, Patrycja. Roześmiał się od ucha do ucha zakochany szwed, gdyż rozumiał tylko to jedno słowo i fonetycznie zdołał przyswoić. W tej samej chwili znalazłam się w jego objęciach i już ogarnęła mnie prawdziwa obawa, że za chwilę zechce się ze mną ożenić, gdy wzrok jego powędrował nieco w górę i zatrzymał się na wdzięcznej postaci mojej starszej córki, wstępującej z godnością ze schodów. Ponieważ na ten widok doznał niewątpliwie nowego szoku, rozluźnił trochę niedźwiedzi uścisk, w którym mnie trzymał, co umożliwiło mi złapanie oddechu i odzyskanie swobody ruchów. A to ci, Draka, usłyszałam za sobą śmiech Michała, który wrócił właśnie do domu. On wziął mamę za patrycję. Uważaj, bo ci go mama odbije. Nie wytrzymasz konkurencji. Z Gunwaldem tymczasem działy się dziwne rzeczy. Z niejakim żalem, co stwierdziła mnie bez satysfakcji, wypuścił mnie z objęć i po chwili zastanowienia, z niemniejszym zapałem, przypadł do Patrycji. I Im sorry, wybąkał, zwracając się w moją stronę, czerwony jak burak i tak spłoszony, że natychmiast zjednał sobie moją sympatię. Nic się nie martw, brachu, jeszcze krztusił się od śmiechu mój syn. — Jure, ok. Good witaj. Im Michał wyciągnął przybrudzoną łapę i uścisnął prawicę Szweda, co natychmiast rozładowało napiętą sytuację i sprawiło, iż na obliczu naszego gościa pojawił się szeroki uśmiech. Widocznie chłopak ten z natury był życzliwie usposobiony do całego świata. Wiesz co, mamo? Powiedział Michał późnym wieczorem, kiedy Gunwald. Po zjedzeniu fury przygotowanych przeze mnie, na poczekaniu ugrzanek z żółtym serem i wypiciu kwarty mleka, udał się wreszcie do hotelu. Ten Wiśniewski chyba naprawdę załatwił swoją żonę. Co ty wygadujesz? oburzyłam się. Właściwie, co to znaczy załatwił? No, że ją zakatrupił, jeżeli ci to bardziej odpowiada. Wiśniewscy byli naszymi sąsiadami z lewej strony, podczas gdy z prawej mieściło się wyżej wzmiankowane biuro matrymonialne. Piękniejsza połowa tego stadła odznaczała się niesłychaną, nigdy nie słabnącą natarczywością w stosunkach towarzyskich. Zjawiała się u nas jak deus ex machina w najmniej oczekiwanych porach i okolicznościach, przy czym miała arcymiły zwyczaj pożyczania najrozmaitszych sprzętów gospodarstwa domowego. Począwszy od siatki na zakupy, a skończywszy na pralce. W tej sytuacji połowa naszych ruchomości znajdowała się obecnie pod jej dachem. Ponieważ nie pokazywała się u nas od dłuższego czasu, Michał, specjalizujący się w zagadkach kryminalnych i z zapałem studiujący literaturę z serii srebrnego kluczyka i jamnika, opierając się na własnych obserwacjach ze strychu naszego domu, doszedł do wniosku że obywatel Wiśniewski pozbył się zaborczej połowicy, która w pożyciu małżeńskim, jego zdaniem, wykazywała równie niemiłe cechy, jak w kontaktach sąsiedzkich. Michał, przestań się wygłupiać. Dobrze, że jesteś nieletni, bo takie podejrzenia mogłyby być podstawą do skargi o zniesławienie, gdyby się o nich dowiedział Wiśniewski. Ależ, mamo, one wczoraj wieczorem kopał w ogródku do północy. Widziałem jakieś małe skrzyneczki. To była na pewno wiśniewska poćwiartowana na kawałki. Wcale mu się nie dziwię. Chłop miał i tak żelazne zdrowie i cierpliwość, że mógł z nią wytrzymać tyle lat. Ależ ty masz zapaskudzoną wyobraźnię. Słuchaj, stanowczo zakazuję tobie szpiegowania sąsiadów, i to po nocach. Z tego wynikną dla mnie nowe nieprzyjemności. Taki mały chłopiec, jak ty, powinien o tej porze grzecznie spać, a nie zajmować się chorobliwymi urojeniami. Mały, mały, obraził się Michał. Sama nie wierzysz w to, co mówisz. Jeśli wykryję te zbrodnie, dostanę nagrodę od państwa. Jakiś order albo medal, jak ciocia Kostecka. Ale właśnie zapomniałem ci powiedzieć. Że ciocia dzisiaj telefonowała i zaprosiła nas wszystkich na niedzielę do Marysiówki, chyba na urodziny. Na litość boską. Dopiero teraz mi o tym mówisz, trzeba kupić jakiś prezent. Wiesz, jaką uwagę ciocia Maria przywiązuje do swoich urodzin. A jeszcze w dodatku w tym roku obchodzi jej jubileusz kończy osiemdziesiąt lat. Pewnie cała rodzina się zjedzie. A moja jedyna wyściowa suknia jest akurat nieuprana. Ciotka Maria Kostecka była chlubą naszego rodu. Odznaczona przez Jat Wierozolimiem w Jerozolimie medalem sprawiedliwy wśród narodów świata, Krzyżem Grunwaldu, Orderem wirtuti Militari, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wielka działaczka z okresu okupacji hitlerowskiej, zamieszkiwała po dzień dzisiejszy w swoim dworku pod Wyszkowem, gdzie podczas wojny przebywało w ukryciu wielu członków organizacji podziemnych oraz osób pochodzenia żydowskiego. Uroczystość jej urodzin stanowiła swojego rodzaju zjazd rodzinny, celebrowany przez wszystkich członków familii z wielką pompą i atencją, jako że malowniczo położony dworek, w bliskim sąsiedztwie lasów, doskonale nadający się na spędzanie weekendów i urlopów. Stał się obiektem cichego pożądania ze strony przyszłych spadkobierców. Uroczy krewniacy nadskakiwali więc jeden przez drugiego sędziwej i samotnej cioteczce Marii, która przyjmowała te zabiegi z subtelną ironią i swoistym humorem cechującym ją przez całe życie. Jeśli o mnie chodzi, to uczestnictwo w urodzinowym zjeździe poczytywałam sobie nie tylko za obowiązek, ale również za przyjemność. Gdyż żywiłam dla jedynej siostry mego ojca prawdziwy szacunek i odwzajemnianą chyba sympatię. Mamo, powiedział Michał, ziewając od ucha do ucha, ja nie pojadę do ciotki. Mam tego dnia zebranie klubowe. Dobrze, tylko błagam cię, przestań śledzić Wiśniewskich. Zrewanżowałam mu się ziewnięciem, bo już padałam ze zmęczenia. Zobaczysz. Że ona lada moment zjawi się u nas w całej okazałości. Więc co takiego jej stary zakopywał w nocy w ogródku? W każdym razie niezwłoki żony pokrajane na talarki. Na pewno sadził jakieś egzotyczne odmiany roślin, które z takim upodobaniem hoduje. Niech ci będzie, ja wiem swoje. A ten Gunwald to fajny chłopak, jak myślisz? Rozdział drugi. Jaki piękny poranek powiedziała pani Maria Kostecka do swojej wiernej przyjaciółki Antoniny Baczkowej, wdowy poleśniczym, z którą przeżyła wiele dobrych i złych chwil w ciągu swego pracowitego i pełnego ofiarności dla bliźnich życia. Od szeregu lat pani Antonina pomagała jej w prowadzeniu gospodarstwa, gdyż była nieco młodsza i dużo bardziej sprawna fizycznie. Szczególnie w dniu urodzin pani Maryi miała zawsze ręce pełne roboty. Z twarzą zaczerwienioną od ognia płonącego pod kuchnią w roboczym fartuchu, stanęła koło niej przy oknie wychodzącym na ogród. Tak, masz śliczną pogodę przy twoim święcie, Marysiu, przytaknęła, spoglądając na błękitny skrawek nieba. Jeżeli słońce dobrze przygrzeje, niedługo rozkwitną twoje róże. To świetnie, szepnęła jakby do siebie pani Maria, bo kto wie, czy to nie moje ostatnie urodziny. Ejże, co ty, moja droga, wygadujesz? Podchwyciła zaraz leśniczyna i przyjrzała się przyjaciółce. Nigdy bowiem nie słyszała z jej ust pesymistycznych wypowiedzi i ubolewań nad sobą, którymi tak często szafują starsi ludzie, przy każdej niemal okazji zapowiadający rychłe odejście z tego świata. Kosteczka wyglądała jednak zupełnie normalnie, szczupła, drobna, siwowłosa, o wątłych ramionach i pogodnej twarzy, w której błyszczały jak zwykle młodzieńcze oczy, pełne dobroci i życzliwości dla całego świata. Dabuk, Marysiu, kontynuowała nieustępliwie Baczkowa, jeszcze twoją setkę będziemy święciły. Już tak nam pisane, jak parze koni w zaprzęgu, razem ciągnąć żywot. Pójdę się przejść, powiedziała pani Maria, otwierając drzwi na taras. Tylko otul się dobrze szalem. Te majowe pogody są zdradliwe rzuciła za nią leśniczyna. W ogrodzie wiosen na zieleni eksplodowała pełnią urody i rozkwitu po deszczowej nocy. W powietrzu unosił się delikatny zapach rozwijającego się bzu. Jak pięknie! Szepnęła pani Maria po raz drugi tego ranka i wciągnęła w płuca rześkie powietrze. Szkoda, że trzeba będzie niedługo te wszystkie cuda opuścić. Ja tak kocham życie. Ale najważniejsze to umieć pogodzić się z losem. Od dłuższego czasu Maria Kostecka nie czuła się dobrze. Zawsze czynna, zaabsorbowana bez reszty sprawami bliźnich potrzebujących jej pomocy i opieki nawet nie dostrzegała biegu upływającego czasu. Teraz, u progu nadchodzących osiemdziesięciu lat życia, otwierała się przed nią nieskończona pustka i ciemność, w którą każdy człowiek musi nieuchronnie wkroczyć. A może to tylko nerwy, może jeszcze nie pora, pomyślała w przypływie cechującego ją zawsze optymizmu, ale gwałtowny ból pod żebrami, uciskający jej ciało, jak żelazna obręcz połączony z nagłym, mdlącym zawrotem głowy, sprawił, że zachwiała się na nogach. Trzeba poradzić się Ewy, ona zna tylu lekarzy. Ale badania, szpital. Na samą myśl o tym wzdrygnęła się. Muszę dzisiaj panować nad sobą, żeby nikt się nie domyślił. W tej chwili koło furtki, na ścieżce wiodącej prosto do domu, ukazał się średniego wzrostu mężczyzna o szpakowatych, gęstych włosach, steczką i bukietem czerwonych róż w ręku oraz płaszczem przerzuconym przez ramię. Witam szanowną, najdroższą panią Marysię, wołał z daleka, najmilsze rączki całuję. Pan Bernard, jakże się cieszę, że dotrzymał pan słowa i przyjechał. Żaden pan tylko Beniek, mały Beniek, którego pani przyjęła do swojego domu i ocaliła od śmierci. Dozgonnie pani wdzięczny i oddany. Nie, tak nie można. Drogi panie Bernardzie, niech będzie benku. Proszę tak do mnie nie mówić. To mnie zawstydza. Obie ręce pani Marii znalazły się w mocnym uścisku gościa. Serdecznie proszę do domu. Antosia zaraz poda kawę. A to niespodzianka, zawołała leśniczyna. Nasz Beniusz Radpaume przyjechał z Izraela. Jak pani mnie poznała, pani Antonino, obie panie jesteście zawsze młode i urocze, ale ze mnie zrobił się stary dziadek. Nic się nie zmieniłeś, Beńku, tylko posiwiałeś, roześmiała się Baczkowa. Przyniosę ci świeży chlebek, który tak lubiłeś. Przypominasz sobie? Nigdy w życiu nie zapomnę tego chlebka. Smakował mi lepiej niż wszystkie melby i ananasy. Które potem w życiu jadłem. Przyjechałem do Żydowskiego Instytutu Historycznego i udało mi się tak uzgodnić termin pobytu, aby trafić na pani uroczystość. Przywiozłem też pani Tomik moich najnowszych wierszy będących dziecięcym wspomnieniem z czasów okupacji hitlerowskiej w Polsce. Sławię w nich bratnią pomoc, jaką okazało społeczeństwo polskie Żydom. Są napisane w języku nowohebrajskim. Oprócz tego chcę pani zakomunikować, że podpisałem umowę na tłumaczenie słynnej monografii pod tytułem Płomienie nad warszawskim gettem. Szczerze ci gratuluję, Beńku, powiedziała pani Maria. A cóż to za znaczek masz w klapie marynarki? To odznaczenie, które otrzymałem za całą moją działalność, z poloniae, z dumą oświadczył Radpaum. Ale co słychać u pani, jak zdrowie. Drzewko posadzone przez panią w gaju oliwnym w Jerozolimie rośnie, kwitnie i czeka na pani odwiedziny. I ja chciałabym je zobaczyć, szepnęła kostecka i na chwilę radosny uśmiech zniknął z jej twarzy. Proszę cię, skosztuj wypieków naszej drogiej Antoniny. Już powracała do roli uprzejmej gospodyni, podsuwając talerze z ciastem. Radpaum tymczasem ze wzruszeniem rozglądał się dookoła. Widać stare wysłużone sprzęty, ciężki dębowy stół nakryty koronkową serwetą, masywne, wyplatane krzesła, antyczny stojący zegar ze złoconym cyferblatem, pluszowa kanapa, przywodziły mu na pamięć wspomnienia z odległego dzieciństwa, gdyż wyjął chustkę z kieszeni i ukradkiem otarł oczy. Wszystko jest tak jak dawniej. Czas się tu zatrzymał, powiedział. Widzę tu siebie w łachmanach, małego uciekiniera z getta, konającego z głodu, i panią, pani Marysiu, podającą mi ciepłe mleko i chleb. Zegar wybił wówczas godzinę szóstą, na kominku palił się ogień i pani uśmiechała się jak dzisiaj, dobrotliwie, przyjaźnie, po macierzyńsku. Nie trzeba wciąż myśleć o smutnych rzeczach, powiedziała Kostecka, na szczęście dalsze życie ułożyło ci się dobrze i spokojnie. A niewiele brakowało, żeby wszystko skończyło się tragicznie. Wiesz przecież, Beniuś, że zaraz po Twoim wyjeździe ten drań bronek Matyluk zadenuncjował nas przed Niemcami odezwała się Antonina Baczkowa. Dla pieniędzy to zrobił łobuz za a miał dopiero osiemnaście lat. Marysia przygarnęła go rannego. Zabiedzonego, a on tak jej odpłacił, zachłystywała się coraz bardziej gniewem, gdyż wydarzenie to, mimo tak dużego upływu czasu, w jej pamięci zachowało się żywe, w całej grozie i okrucieństwie. Dosłownie zaraz po wysłaniu ciebie oraz innych żydowskich dzieci do polskich rodzin pod zmienionymi nazwiskami, powiedziała pani Maria. Słyszałem o tej potwornej zdradzie, stwierdził z powagą Radpaum. Od tamtej chwili dworek. Marysiówka niestety przestał być schronieniem dla podziemia i takich nieszczęśników jak ja. Ale jak to się stało? W Marysiówce odbywała się narada sztabu oddziału partyzanckiego. Na skutek donosu Matyluka Gestapo otoczyło dworek. Wywiązała się wymiana strzałów. Ośmiu naszych chłopców zginęło na miejscu. Sześciu zostało aresztowanych i nikt z nich nie wrócił. Marysię gestapo zabrało na Pawiak, torturowało, żeby wydała swych współtowarzyszy. Całe szczęście, że już wojna miała się ku końcowi, nie zdążyli wykończyć biedaczki. Nie pamiętam, jak wyglądał ten matyluk, zastanowił się Bernard Radpaum. Wysoki, chudy, z rozbieganymi oczami, zawsze mu z nich źle patrzyło. Mówiłam o tym Marysi, ale nie chciała słuchać. Całe życie jest naiwna, jak małe dziecko. Och, zostaw Fantosiu, czy mogłam nie ufać takiemu chłopcu? Wyjmij album z szuflady i pokaż Benkowi. Jest tam jedno zdjęcie zrobione w dniu Bożego Narodzenia. Są na nim chłopcy z lasu, i między nimi on. Długo nie mogłam uwierzyć, że potrafił być zdolny do takiej podłości, ale dzisiaj wiem na pewno, że to on zdradził. A co się z nim stało? Krążyły pogłoski, że uciekł z Niemcami. Od tamtej tragicznej nocy słuch po nim zaginął. Jednak w jakiś czas potem znaleziono jego zwłoki w pobliskim lesie. Dla ludzi i świata lepiej, że nie żyje. Ten człowiek byłby zdolny do wyrządzenia wielkiego zła. Nie denerwuj się, Marysiu, nie wspominaj. Dziś są twoje urodziny. Twój jubileusz. Niepotrzebnie i ja się rozgadałam. A oto album, Beńku. Ja nie muszę oglądać tej fotografii, ja go dobrze pamiętam. Poznałabym go nawet w piekle. Głos leśniczyny zabrzmiał złowrogo. Najdroższa pani Marysia zrobiła się smutna, a ja tak bardzo cieszę się z naszego spotkania. No, proszę się uśmiechnąć do małego, zasmarkanego Beńka. Rad-Pałm przypadł do rąk kosteckiej i zrobił tak pocieszną minę, że jej twarz, ściągnięta grymasem bólu, natychmiast się rozpogodziła. Nic się nie zmieniłeś, Bernardzie, powiedziała. Zostałeś na zawsze chłopcem, który był mi bardzo drogi. Ostatecznie wybrałyśmy się na urodziny ciotki tylko we dwie, ja i Karolina. Patrycja szalała każdego wieczoru ze swoim Gunwaldem w ekskluzywnych lokalach rozrywkowych i w ogóle raczej nie bywała w domu, a Michał wykręcił się od nudnego dla niego przyjęcia zajęciami w klubie komputerowców. Kiedy weszłyśmy, w pokoju było gwarno, gdyż zebrali się już w komplecie wszyscy oczekiwani goście, rekrutujący się wyłącznie spośród krewnych zmarłego męża, ciotki ponieważ z jej własnej rodziny ostałam się tylko ja i moje dzieci. Ciotka siedziała na kanapie w perłowo-szarej bluzce, spiętej pod szyją wielką staromodną broszką z granatami, którą pamiętałam jeszcze z czasów dzieciństwa. Wydała mi się szczuplejsza i bledsza niż zwykle. Podniosła jednak na mnie wciąż żywe, niebieskie oczy i uśmiechnęła się życzliwie. Koło niej rozparła swe wdzięki siostrzenica wujka kosteckiego Edyta, osoba mniej więcej w moim wieku, wypielęgnowana, zawsze dbająca o swój wygląd, o twarzy połyskującej starannie wykonanym makijażem, w przetykanej złotymi nićmi sukni, jej wymanikirowane, kształtne ręce oparte na poręczy kanapy zdobiły liczne wyroby jubilerskie. Właścicielka ich bowiem miała wrodzoną. Niezwykłą wprost umiejętność zdobywania wszelkich dóbr materialnych. Dzięki tym predyspozycjom pędziła zazwyczaj wygodne i na pozór beztroskie życie, choć w jej karierze, jak dobiegały słuchy, nie obyło się bez konfliktów z obowiązującym w Polskiej Rzeczypospolitej ludowej prawem. Obecnie od pewnego czasu prowadziła jako ajętka perfumerię usytuowaną w samym centrum Warszawy, Jednając sobie rozliczną klientelę wśród przedstawicieli obojga płci swoim niezaprzeczalnym urokiem osobistym, jej życie prywatne otaczała mgła tajemnicy. Wiadomo, co prawda było, że związała się z o wiele od siebie starszym ponąć wytwornym jego mościem i prowadzi z nim wspólne gospodarstwo, ale nigdy nie pokazywała się z nim razem w większym towarzystwie, a przynajmniej nie zaprezentowała go na przyjęciach u ciotki kosteckiej gronu rodzinnemu. W takim układzie konkubent Edyty wydawał się raczej postacią mityczną, o której nikt poza faktem istnienia nic konkretnego nie wiedział. Edyta przywitała mnie chłodnym skinieniem głowy gdyż tego rodzaju nędznie prosperujące i nieposiadające siły przebicia stwory jak ja, nie znajdowały się w ogóle w orbicie jej zainteresowań. Obok wytwornej jajętki, z nosem utkwionym w okolicach jej biustu, wdychając wonie najdroższych perfum, którymi się obficie skrapiała, siedział Jurek, wieczny młodzieniec, zwany w rodzinie wodogłowcem. Podobno we wczesnym dzieciństwie przechodził trepanację czaszki. Usuwano mu płyn z okolic mózgu, co zaciążyło na całym jego dalszym życiu, służąc mu jako parawan ochronny przed wszelkimi wysiłkami umysłowymi i fizycznymi, a w szczególności przed pracą zarobkową. Bladolicy, długi jak tyka, o twarzy przedwcześnie postarzałego oseska, mimo pełni władz umysłowych i cielesnych do dnia dzisiejszego pozostawał na utrzymaniu swojej schorowanej matki ręczistki. Wdowy po bracie wujka kosteckiego. Zazwyczaj węszył, gdzie tylko było można, okazję łatwego zysku, na razie eksploatując kieszeń łatwowiernej matki, podejmującej, mimo zrujnowanego zdrowia, różnorakie próby zarobku dla zaspokojenia nienasyconych potrzeb swojego ukochanego synalka. Jednakże, w opinii rodziny, choroba przebyta w dzieciństwie stanowiła niejakie usprawiedliwienie dla jego pasożytniczego trybu życia. Wszelkie wybryki młodzieńca kwitowano krótko, ach Jurek, no tak, nic dziwnego, on miał wodę w głowie. Na nasz widok osobnik ten przerwał studiowanie do Edyty. Mnie ukłonił się z rewerencją, a do Karoliny puścił swawolne oko, mające świadczyć o ich wspólnej przynależności do grona młodzieży. Obok niego w fotelu siedział sztywno wyprostowany jedyny krewny Kosteckich, wywodzący się mniej więcej z tego pokolenia co zmarły mąż cioci Marii, o nieokreślonym bliżej wieku, pomiędzy siedemdziesiątym a setnym rokiem życia. Z wyglądu przypominał raczej mumie niż żyjącego człowieka, w czarnym garniturze, w sztywnym kołnierzyku z epoki findeś, Siekle wpijającym się w podbródek. Jego starcze, wyschłe ręce o wydatnych, niebieskich żyłach wbite były nieruchomo w poręcze fotela, a na żółtawej twarzy nie rysował się żaden wyraz zdradzający stan jego ducha, poza całkowitą obojętnością na wszelkie sprawy doczesne. Całe towarzystwo traktowało go z należną jego pozycji i społecznej grzecznością, ale i z całkowitym brakiem zainteresowania. Tak ludzie odnoszą się do szacownych zabytków muzealnych albo teatralnych rekwizytów z bardzo starej sztuki. Po drugiej stronie stołu uplasowało się małżeństwo w średnim wieku. Również blisko spokrewnione z familią Kosteckich, jasnowłosa Kamila o jaskrawo wymalowanej twarzy, w modnej cyklamenowej sukni, jej słynący z obrotności w interesach mąż, Tadeusz, dorabiający się właśnie Mercedesa i pokaźnego brzuszka, oraz ich jedyny potomek, Lucjan, pucołowaty dwudziestolatek, który z westchnieniem ulgi poderwał się ze swojego miejsca na widok Karoliny. Jakby tylko ona jedna zdolna go była wyratować z głębin czarnej melancholii, w jaką wprawiało go obcowanie z tyloma wapniakami naraz. Kamila właśnie starannie wymodulowanym, melodyjnym głosem prawiła coś egzotycznie wyglądającemu mężczyźnie w średnim wieku, o wybitnie semickim typie urody. Nie trudno było się w nim domyślić jednego z licznych podopiecznych cioci Maryi z okresu okupacji, przybyłego w odwiedziny. W pokoju unosił się zapach kwiatów ofiarowanych przez gości. Były to przeważnie purpurowe i herbaciane róże, ulubione przez Jubilatkę, umieszczone w szklanych i kryształowych wazonach. Na małym stoliku leżały różnorakie prezenty, wśród których pysznił się niespotykanej wielkości flakon Perfum Diora, niewątpliwie podarowany przez Edytę, znawczynię w dziedzinie kosmetyki, oraz piętrzyły się sterty telegramów gratulacyjnych. Zapewne, jak co roku od władz państwowych, międzynarodowych organizacji kombatanckich, zbowitu, a także prywatnych osób zawdzięczających solenizantce życie. Jak to miło, że przyjechałaś, Ewo, powiedziała ciocia Maria, ty jesteś przecież taka zapracowana. Zaakcentowała to słowo, jakbym w istocie ja jedna z tego całego towarzystwa wykonywała ciężką i pożyteczną pracę zawodową. Chodź, proszę, usiądź koło mnie. Zrobiła mi na kanapie miejsce przy sobie, w związku z czym edyta niechętnie przesunęła się bliżej wpatrzonego w nią ustawicznie jurka. Kiedy wykonała przy tym ruch ręką, u mnie ciężki, niemal odurzający zapach zagranicznych perfum. Ach, Ciociu, wszyscy teraz bardzo ciężko pracujemy. Niech cioteczka nie myśli, że manna sama spada z nieba. Na przykład odkąd Tadeusz został kierownikiem tej nowej polonijnej firmy produkującej rajstopy. Praktycznie nie ma go wcale w domu, zaświergotała Kamila. Zazwyczaj śpi tylko pięć godzin na dobę i stale musi wyjeżdżać za granicę. Importuje surowiec, a z tym są przecież ogromne trudności. Towar musi być pierwszorzędnej jakości, żeby był na niego popyt. A koszty utrzymania stale rosną. Ostatnio mieliśmy duże wydatki. Trzeba było wymienić samochód i dla Lucjanka kupić własnościowe mieszkanie. Chłopak dorośleje, będzie chciał się żenić, musimy więc myśleć o jego przyszłości. A poza tym jest słabego zdrowia, powinniśmy wybudować domek na wsi. Ciocia wie, że on ma anemię. Lucjan jest za gruby, odezwał się niespodziewanie, jak zwykle nietaktownie. Liczący na całkowitą bezkarność Jurek. Na pewno bez przerwy obiada się słodyczami. Ach, co ty opowiadasz? Kamila spiorunowała go straszliwym wzrokiem. On ma złą przemianę materii, tak mówi lekarz. Jemu potrzebne jest świeże powietrze, tęsknie spojrzała w kierunku okna, za którym rysowały się zielone krzewy oblepione kwieciem. Niech popracuje trochę u jakiegoś ogrodnika, ziewnął Jurek. Jestem pewien, że się wcale nie rusza. A ty nie masz zamiaru popracować? Runęła do ataków w obronie swojego jedynaka Kamila. Mnie mama nie pozwala. Z niewzruszoną powagą odparował wodogłowiec. Mówi, że jestem jeszcze za młody. Ha, ha, ha. To świetny kawał. Roześmiała się perliście Edyta i zaraz dyplomatycznie zmieniła temat rozmowy. Czy nie zauważyliście, że cioteczka dzisiaj ślicznie wygląda? Młodniej je nam z każdym rokiem? Prawie wcale nie ma zmarszczek. Pewnie zawdzięcza piękną cerę kremom Heleny Rubinstein, które jej stale przynosisz, zauważyła Kamila. Ach, nie, obruszył się nie na żarty milczący dotąd gości z zagranicy. Zawdzięczę ją swojej pięknej duszy i sercu Pani Marysia będzie zawsze młoda i najładniejsza w świecie Pozwoli pani, że jeszcze raz ucałuję jej ręce Mój ty niepoprawny pochlebco Uśmiechnęła się ciocia Marysia Pan Bernard Radpaum, którego zresztą kocham jak własnego syna Powiedział mi dzisiaj tyle komplementów Że stanę się po raz pierwszy w życiu zarozumiała bo ciocia na nie zasługuje, przytaknął kurtuazyjnie Tadeusz. A ja bym zjadł parówki w sosie pomidorowym, oświadczył nagle Jurek. Niestety mogę was poczęstować tylko kurczakami z nadzieniem i świeżą sałatą to specjalność mojej drogiej Antosi. Zaraz nam je przyniesie. Istotnie właśnie na progu ukazała się leśniczyna i wprawnie rozesłała na stole śnieżno-biały Karolina i ja pomogłyśmy jej rozmieścić srebrną, poczerniałą od starości zastawę i porcelanowe talerze pamiętające jeszcze młodość prababki kosteckiej. Wtedy Antonina Baczkowa ustawiła po środku ogromny półmisek z kurczakami powleczonymi złocistą, chrupiącą skórką. W wysokich kolorowych kieliszkach zaperliło się wino domowej roboty, stare, mocne, uderzające do głowy. Zdrowie naszej najdroższej pani Marysi. Niech nam żyje następne osiemdziesiąt lat tak piękna i dobra jak dzisiaj, podniósł się z miejsca Radpaum. Wszyscy wstali, tylko stary pan Kostecki tkwił dalej w fotelu, jakby treść wypowiadanych słów nie docierała do jego mózgu. Ale wkrótce i on drżącymi, kościstymi palcami ujął kieliszek. Dwieście lat, cioteczko. Edyta uśmiechnęła się promiennie spod sztywnych, uczernionych rzęs i zbliżyła się do ciotki, aby złożyć pocałunek na jej policzku. To za dużo, dzieci, stanowczo za dużo, dziękowała ze wzruszeniem solenizantka. I tak zbyt długo jestem na tym świecie. Toastom powinszowaniom, życzeniom, zdawało się nie być końca. Wreszcie Radpałme poprosił o głos. Wielce czcigodna i szanowna jubilatko, powiedział przez łzy. Pozwoli pani, że ja, obecnie cudzoziemiec, on dziś chłopiec, którego pani wyrwała ze szponów okrutnej śmierci, przygarnęła do swojego matczynego serca. Podziękuję pani w dniu dzisiejszym raz jeszcze w imieniu wszystkich ludzi uratowanych przez panią dzięki pani nieustraszonej postawie wobec wroga. Droga pani Maria Kostecka, niech nam długie lata żyje w zdrowiu i pokoju. Po licznych wzruszeniach oraz spożyciu znakomitego tortu czekoladowego i innych smakołyków dzieła wiernej i niezastąpionej Antoniny goście zaczęli się rozjeżdżać. Zostań jeszcze chwilę, Ewo, powiedziała Ciocia Maria, kiedy podeszłam do niej, aby się pożegnać. Jesteś zdziwiona, że cię zatrzymuję, dodała. Wiesz, chcę ci powróżyć. Stawianie kabały stanowiło hobby Cioci Marii jeszcze z dawnych moich, panińskich czasów. Wydaje mi się, że po pracowitych. Pełnych napięcia latach życia, znajdowała specyficzną przyjemność i relaks w roztaczaniu barwnych wizji przyszłości przed oczyma zafascynowanych młodych dziewcząt, choć i dojrzałe niewiasty również nieraz prosiły ją o pomoc w rozwiązywaniu swych problemów sercowych. Cioteczko, nie jestem już pod i niczego się więcej w życiu nie spodziewam, uśmiechnęłam się. Kiedy siedziałyśmy przy małym stoliczku pod oknem, a ciocia Maria tasowała karty małymi, pożółkowanymi dłońmi. Nie mów tak, odpowiedziała z mocą. Ty właśnie jesteś nadal młodą dziewczyną, tak jak przed laty. Otóż, tu, widzisz, dwóch mężczyzn zabiega o twoje względy. Jeden starszy, zamożny, poważnie zaangażowany uczuciowo, palcami przesuwała po rozłożonych w formie wachlarza kartach. A drugi młody trzpiot lekko duch. Którego wybierzesz? To tylko od ciebie zależy. Będą duże trudności, kłopoty. Rozwiązania nie widać jeszcze daleko. Kiedy ja nic nie wiem o tych wielbicielach, znów się roześmiałam. Ręce ciotki Marii nagle znieruchomiały. Zdziwiona, podniosłam na nią wzrok. Wargi jej drżały. Wyglądała dziwnie bezradnie i żałośnie. Właściwie nie to chciałam ci powiedzieć. Widzisz, Ewo, długo nie mogłam się zdobyć, żeby cię prosić o pomoc i radę. Ja nie czuję się dobrze, wiem, że coś złego dzieje się ze mną. Mam silne bóle. Czasem już nie mogę wytrzymać. Nie znoszę leczenia, szpitali i nie wiem, czy właściwie już warto. Ale pomyślałam. Że może mogłabyś mi ułatwić bez starań, oczekiwań, jakieś badania, żeby wszystko nie było tak oficjalnie, urzędowo. Kiedyś poważnie chorowałam na serce, właściwie stale biorę jeszcze leki przepisane przed laty. Dotąd skutkowały, ale tym razem wydaje mi się, że to coś poważniejszego. Ja wiem, starość, na coś trzeba umrzeć, ale. Ach, ciociu. Przerwałam jej w pół zdania, trzeba było od razu się do mnie zwrócić. Jutro z samego rana pomówię z ordynatorem. Rozdział 3. Dzisiaj na nasz oddział przywieziono pacjentkę z ostrymi bólami w okolicy trzustki i umieszczono ją w dwuosobowym pokoju, przeznaczonym dla specjalnie trudnych przypadków. Drugie łóżko jest od kilku tygodni puste. Byłam strasznie ciekawa, kim jest chora, i koło południa zajrzałam do karty choroby. To Maria Kostecka, lat 80, lata zgadzają się z wyglądem. Spokojna, pogodzona z cierpieniem staruszka. Okazało się, że to bliska krewna Ewy Gajskiej. Bardzo ważna osobistość, pacjentka ordynatora, który będzie bezpośrednio czuwał nad przebiegiem badań i leczeniem. Od razu została otoczona wszechstronną opieką. Ewa osobiście pobrała krew do analizy i podłączyła kroplówkę z glukozą, a dr Marcin polecił zrobić elektrokardiogram i natychmiast przekazać mu wyniki. Rany boskie. Jaka ja jestem w nim zakochana. Nawet szelest jego fartucha przyprawia mnie obicie serca, chociaż wiem, że to niesamowity flirciarz który żadnej przystojniejszej babce nie przepuści. Mnie też kiedyś zaproponował kawę, ale nic z tego nie wyszło. Po prostu zapomniał i tyle. A ja zrobiłam sobie wtedy makijaż u kosmetyczki, przylepiłam sztuczne rzęsy i wszystko na nic. Jednak nadal nie tracę nadziei. Przecież w tym czeskim serialu szpital na peryferiach dr Błażej ożenił się z pielęgniarką i nawet się dla niej rozwiódł. W ogóle u nas, na internie, jest kilka odpowiedników tego filmu. Na przykład nasz ordynator, to wykapany doktor Sowa. W tym samym wieku, równie przystojny, z siwymi, chwalującymi włosami, bardzo dobry, choć niesłychanie wymagający. U niego leniuchy i partacze nie mają co robić. Począwszy od salowych, a skończywszy na doktorze Marcinie, którego awansował mimo młodego wieku na swojego zastępcę. Wszyscy są pod obstrzałem jego stałej kontroli. Nikomu nie przepuści najmniejszego uchybienia, ale umie wynagrodzić każdego, kto na to zasłuży. Podobno jest bardzo nieszczęśliwy w życiu osobistym, samotny. Wdowiec, czy rozszedł się z żoną, tego nikt dobrze nie wie. Filmowy Błażej. To właśnie jakby dr Marcin. Jeśli chodzi o romantyczne usposobienie, ale w ogóle jest to wiele przystojniejszy i jak dotąd się nie ożenił. Może chce być przez to jeszcze bardziej interesujący i mieć większe powodzenie jako kawaler do wzięcia. Ostatnio flirtuje z dr Danutą z urologii. Podobno razem pojechali na wczasy do Bułgarii, chociaż może to tylko plotki. Nie wierzę, żeby się na serio interesował tą chudą tyką. No i mamy jeszcze doktora Strossmeyera. Doktor Rafał Juras jest równie wesoły, dowcipny i często złośliwy, z tą różnicą, że jeszcze atrakcyjny z wyglądu, choć ma chyba pod sześćdziesiątkę i jest raczej podobny do męża Stefanii Harper, dana, z serialu Powrót do Edenu. Biada temu, kto mu podpadnie. Wykończy go ze szczętem. Do mnie mówi często: Mariolka, jesteś cudowna. Twoja piękność spędza mi sen z powiek, ale dostałbym zupełnego bzika na twoim punkcie, gdybyś schudła dziesięć kilogramów. Dokucza mi, bo mam nadwagę. Wiem o tym, ale nie zrezygnuję ze słodyczy, chyba żeby zależało na tym Marcinowi. Dla niego gotowa jestem przez tydzień i nie wziąć do ust ani jednego ciastka, może nawet dłużej, choćby i przez całe życie, ale cóż z tego. Obchodzę go tyle co zeszłoroczny śnieg. Nawet więcej interesuje go Ewa Gajska, bo czasem patrzy na nią z tym dziwnym półśmieszkiem na ustach, od którego mdli mnie w dołku z wrażenia. A przecież ona ma już blisko czterdzieści lat i dwie dorosłe córki, chociaż wcale na to jeszcze nie wygląda, bo ma wspaniałą figurę i chodzi kołysząc się w biodrach. Ewa w ogóle jest fajna, lubię ją bardzo. Dużo mi pomogła, gdy byłam na stażu. Koleżeńska, pracowita i sumienna. Wszyscy ją cenią, chorzy też za nią przepadają. Ma do nich sobie tylko właściwe podejście. Jest współczująca, ale i stanowcza, gdy chodzi o histeryków i symulantów. Przyjemnie na nią popatrzeć. Świetnie wygląda w białym czepku, kontrastującym z jej czarnymi, aż granatowymi włosami. Parę lat temu, kiedy byłam jeszcze bardzo młoda i zastanawiałam się nad wyborem zawodu, pociągał mnie bardzo strój pielęgniarki. Wyobrażałam sobie, że będę w nim szałowo wyglądać. Naturalnie, mało wtedy wiedziałam o ludzkim cierpieniu i o tym, jaką funkcję powinnam spełniać przy łóżku chorego. Dopiero tu, w szpitalu, Ewa mnie tego nauczyła. I za to jestem jej bardzo wdzięczna, chociaż myślę że nie darowałabym jej tego, gdyby doktor Marcin zakochał się w niej, a nie we mnie. Często zastanawiam się, czy mam jeszcze prawo do własnego życia, do założenia rodziny, czy ten błąd popełniony tyle lat temu, za który gorzko odpokutowałem, musi obciążać mnie do końca moich dni i zamykać drogę do szczęścia osobistego? To prawda, że postanowiłem kiedyś odciąć się od wszelkich pokus związania się na stałe z inną istotą ludzką, aby nie obarczać jej ciężarem własnych trosk, zgryzot i niepokojów. Narzuciłem sobie rygory postępowania i bytowania. Trwałem w żelaznej dyscyplinie samozaparcia. Izolowałem się wewnętrznie od świata, z którym związany jestem pozornie tysiącem spraw. To śmieszne. Teraz kiedy dobiegam sześćdziesiątki, zapragnąłem nagłej zmiany, zerwania z dotychczasową bierną postawą i obojętnością wobec wszystkiego, co się wokół mnie dzieje, poczułem nieprzepartą chęć podzielenia z kimś bliskim dnia powszedniego, choćby miało mnie to kosztować wiele dalszych cierpień. Tylko czy wolno mi to uczynić? Kobieta, o której marzę, jest tyle lat młodsza, ale chyba równie nieszczęśliwa. I to mogłoby upoważnić mnie do zbliżenia się do niej. Może ona także odczuwa potrzebę posiadania kogoś oddanego, i właśnie dlatego, że życie nie było dla niej łaskawe, różnica wieku między nami nie odegra większej roli. Jest taka piękna, spokojna, dobra, tyle wdzięku i harmonii jest w jej ruchach. Stary wariat ze mnie. Jakież tomrzonki chodzą mi po głowie? To przecież jeszcze nie omal dziewczyna, chociaż ma już dorosłe dzieci. Coś więcej należy jej się od życia niż taki tetryk jak ja, i to na dodatek obciążony grzechami młodości. Czy mogę tak bardzo, tak absolutnie ręczyć za siebie? A jeśli pewnego dnia nastąpi recydywa, powrót na drogę zła, które mnie nieprzeparcie stale kusi? Już przecież niejednokrotnie tak było że przeszłość dała znać o sobie i wyciągała ku mnie swoje macki. Tylko tych kilka ostatnich lat spędzonych w Warszawie upłynęło we względnym spokoju. Co wtedy będzie z zaufaniem, którym ona by mnie obdarzyła, z jaką twarzą stanę przed nią, w jakie było to ją wciągnę? Nie, muszę poskromić swe zapędy, zdusić w zarodku spóźnione uczucia i marzenia. Przegrałem życie, od co? Na kilka chwil przed obchodem ordynator wezwał mnie do siebie. Usiadłam naprzeciw niego, przy biurku zarzuconym niezliczoną ilością papierów. W wasonie stały sztywne, czerwone garbery, przyniesione przez jednego z pacjentów wypisanego dzisiaj do domu. Mimo, że byłam matką dzieciom, zawsze odczuwałam lekki niepokój i trejmę, jak aktorka przed występem, w obecności tego człowieka który był moim zwierzchnikiem i samym swoim wyglądem budził szacunek otoczenia. Mamy już pełny zestaw badań pani Kosteckiej, powiedział, kładąc szczupłą rękę na kopercie zawierającej dokumentację choroby mojej ciotki. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że na szczęście należy wykluczyć sprawę nowotworową. Tomografia komputerowa nie wykazała zmiany w tkankach. Natomiast pęcherz żółciowy jest wypełniony kamieniami i przemieszczony znacznie w lewo, co niewątpliwie daje silne refleksy bólowe w okolicy trzustki. Czy pan ordynator widzi konieczność natychmiastowej resekcji woreczka? Zapytałam. Wyraz troski pojawił się na jego znużonej, zawsze zaaferowanej twarzy. W zasadzie tak, rzekł wolno, ale nie chcę ukrywać przed panią, pani Ewo. Że stan serca pacjentki na to nie pozwala. Niestety wielokrotne badania elektrokardiograficzne, jak również protokół monitorowania zapisu ek metodą Holtera wykazały komorowe zaburzenia rytmu. Sama pani rozumie, że w tej sytuacji podanie chorej narkozy połączone jest z dużym ryzykiem. Proponuje leczenie Mex i stałą obserwację i kontrolę czynności serca. Po pewnym czasie podejmiemy decyzję w sprawie operacji. Jak mi wiadomo, mamy jeszcze pewien zapas tego leku, ale już na wyczerpaniu. Wystąpiłem do Ministerstwa Zdrowia o specjalny przydział. Mam nadzieję, że nie dojdzie do przerwy w jego stosowaniu. Może w takim razie zwrócić się do rodziny lub przyjaciół o przysłanie leku z zagranicy? Na razie nie ma potrzeby, ordynator energicznie machnął ręką. Nie jestem zwolennikiem zaopatrywania chorych w lekarstwa ze źródeł pozaszpitalnych. Porozmawiamy o tym później. Panie ordynatorze, bardzo panu dziękuję za tyle starani i tak pieczołowitą opiekę nad moją krewną. To nie tylko mój obowiązek, ale i niemała satysfakcja. Ja również jestem starym partyzantem, skinął głową, dając mi w ten sposób znać, że nie ma mi nic więcej do zakomunikowania. W szpitalu panowała cisza po obiednia. Mariola skończyła właśnie karmienie ciotki Marii, unieruchomionej całkowicie od kilku dni z polecenia lekarza prowadzącego. Na stoliku stało parę wazonów z różami, które kochająca rodzinka zdążyła już przesłać lub przynieść chorej. Mam dla cioci dobre nowiny, powiedziałam. To tylko woreczek żółciowy sprawia cioci tyle cierpień i kłopotów, a nie jakiś złośliwy potwór. Czy będę operowana? Na razie nie. Teraz trzeba dobrze odpocząć i o nic się nie martwić. Czy może ciocia ma jakieś specjalne życzenia? Uspokój, moje dziecko, Antosie. Ona pewnie już sobie oczy wypłakuje. I, jeśli można, poproś żeby ktoś naprawił okno. Trochę się nie domyka i wieczorami chłodno mi, a sama nie mogę wstać i zamknąć. Już o tym meldowałam w gospodarczym. Ten nowy portier, pan Stefan, miał dzisiaj naprawić. On świetnie zna się na stolarce, wtrąciła się do naszej rozmowy Mariola. Czy nikt w tej sprawie nie przychodził? Zapytałam ciotkę. Zdaje się, że był jakiś człowiek przed południem. Nie jestem pewna, bo te środki przeciwbólowe mnie usypiają. Czasami nie mogę odróżnić snu od rzeczywistości. Jednak wydaje mi się, że nadal okna łomocą, kiedy wieje wiatr. Przepraszam, Ewuniu, że tak grymaszę. Gdybym mogła chodzić, o nic bym nie prosiła. Dzisiaj sama przypomnę portierowi o tej reparacji może być ciocia spokojna. Zajrzę jeszcze przed zakończeniem pracy. To był on, na pewno on, widmo przeszłości, świadek bolesnych, smutnych wydarzeń, które na próżno tyle lat usiłuje wymazać z pamięci. Jakieś przekleństwo wisi wciąż nad moją głową, jeśli tu, na terenie szpitala musiałem go znowu spotkać. Nie zmienił się nic, ta sama ponura gęba, badawcze, przenikliwe spojrzenie rzucane sukosa. Właśnie teraz, kiedy chciałbym zacząć inne, lepsze życie, gdy pojawiła się koło mnie kobieta, idealna kandydatka na żonę. Poznał mnie bez wątpienia, nawet cynicznie się uśmiechnął. Dużo dałbym za to, żeby wiedzieć co knuje w tym swoim przeklętym, chytrym łubie. Czy zamierza mnie szantażować, zażądać okupu za milczenie o tym, co wydarzyło się kiedyś i zaciążyło na moim dalszym życiu? Jaka będzie jego cena? On mnie nie oszczędzi. Wie, że będę musiał mu ulec, aby uniknąć kompromitacji i nie stracić dotychczasowej pozycji wśród ludzi poważanych przeze mnie, a przede wszystkim szacunku tej na której zależy mi najbardziej. Myślę, że nie potrafiłbym teraz w moim wieku przeżyć takiego szoku. Spaść z powrotem na dno upokorzeń, hańby i wstydu. Nie, nie dam się mu złamać. Zrobię wszystko, posunę się do ostateczności, aby tego uniknąć. Rozdział czwarty Zegar ścienny w przestronnym hallu szpitalnym wybił godzinę trzecią po południu. Już na kilka minut przedtem gęsty tłum odwiedzających szturmował do drzwi wejściowych. Teraz wtargnął do wnętrza, wysypał się na schody, rozproszył po licznych korytarzach. Ludzie szli całymi rodzinami, często z małymi dziećmi, mimo wyraźnego zakazu ich przyprowadzania. Nieomal każdy niósł w ręku pęk kwiatów lub koszyk z prowiantem, przynoszącym zazwyczaj pacjentom więcej szkody niż pożytku. Koło pokoju, w którym leżała Maria Kostecka, spotkało się kilka osób, niedawnych uczestników urodzinowego przyjęcia w Marysiówce, Kamila z mężem i synem, starająca się nadać swojej twarzy zbolały wyraz, odpowiadający powadze chwili i miejsca, stary pan Kostecki z marmurowym spokojem na zwiędłym licu i nieustannie wiercący się młodzian Jurek, zwany wodogłowcem. Nie wchodźcie wszyscy razem, ciocia jest zmęczona, powiedziała Edyta, która dzięki wrodzonym umiejętnościom załatwiania każdej trudniejszej sprawy, zdołała się przedrzeć przez mur zakazów i złożyła wizytę chorej poza normalnymi godzinami przyjęć. Niedbale skinęła swoim krewnym kunsztownie uczesaną głową i zginęła pośpiesznie w głębi korytarza. Natychmiast po jej odejściu do pokoju chorej weszła Kamila, ciągnąc za sobą męża i niechętnie poddającego się torturom odwiedzin szpitalnych syna. Jak się ma droga ciocia, zawołała od progu. Mam nadzieję, że coraz lepiej. Nie czekając na odpowiedź na swoje retoryczne pytanie, pociągnęła nosem. Ta edyta jest niemożliwa. Jak można tak silnie perfumować się, idąc do szpitala? Przecież tutaj jest straszny zaduch. To mówiąc energicznie, zbliżyła się do okna i otworzyła je na oścież. Tadeusz tymczasem z galanterią podniósł do ust leżącą na kołdrze dłoń chorej i zaczął odwijać z celofanu róże. Najwidoczniej wszyscy odwiedzający przynosili kosteckie jej ulubione kwiaty. Ogromna ich ilość uderzała w oczy każdego wchodzącego do pokoju. Dzień dobry, cioteczko. Kamila zbliżyła się do łóżka. Maria kostecka leżała z głową głęboko wciśniętą w poduszkę, z twarzą bladą i nieruchomą. Oczy miała przymknięte, a na czole perliły się kropelki potu. Czy ciocia źle się czuje? Kamila pochyliła się nad chorą. Kostecka usiłowała poruszyć ustami, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Boże jedyny! Tadeusz, ona jest nieprzytomna, chyba umiera! zawołała histerycznie. Biegnij natychmiast po doktora. No, co tak stoisz, leć. Jeszcze powiedzą, że to przez nas. Gdzie szukać tego doktora? wybąkał Tadeusz, któremu ze zdenerwowania zaczęły trząść się ręce. No, chyba jest tu gabinet lekarski. No, rusz się, bądź mężczyzną. Patrz, ona się nieje. Tu jest jakiś dzwonek, powiedział flegmatycznie Lucjan, naciskając palcem przycisk. Pewnie na pielęgniarkę. Co do mnie, to ja wolałbym się stąd zmyć. Nie lubię oglądać trupów. O, Boże, Boże, zawodziła piskliwie Kamila. Że to się musiało stać akurat teraz. To Edyta wprowadziła nas w błąd. Powiedziała nam, że ciocia jest zmęczona. Przecież musiała widzieć, co się dzieje. W tej chwili drzwi pokoju otworzyły się gwałtownie i na progu stanęła Ewa Gajska w białym fartuchu i pielęgniarskim czepku. Co się stało? zapytała i, nie czekając na odpowiedź, podbiegła do łóżka. Ujęła rękę kosteckiej i patrząc na zegarek usiłowała doszukać się pulsu. Proszę natychmiast opuścić pokój, powiedziała tak ostro i dobitnie, że cała trójka pośpiesznie zaczęła się wycofywać. W ciągu kilkunastu sekund u łóżka pacjentki zjawił się wezwany przez ewy dr Marcin Czerpiński, który akurat znajdował się w pobliżu. Pochylił się nad kostecką. Uchylił jej przymknięte powieki, dotknął tętnic szyjnych. Niestety, nie żyje. Śmierć nastąpiła mniej więcej przed dwiema minutami, powiedział. Przyznam, że jestem zdumiony tak nagłym zwrotem w stanie zdrowia chorej. Badałem ją w czasie dzisiejszego porannego obchodu. Absolutnie nic nie wskazywało na zagrożenie jej życia. W kilka godzin po śmierci Marii Kosteckiej dr Marcin Czerpiński przestępował próg gabinetu ordynatora z mieszanymi uczuciami i niepokoju i satysfakcji ze spełnienia obowiązku służbowego. Ordynator, jak zwykle zagłębiony w wertowaniu rozłożonych na biurku papierów, rzucił na wchodzącego kolegę krótkie, ale życzliwe spojrzenie i wskazał mu ręką miejsce naprzeciw siebie. Obu lekarzy łączył przyjazny. Acz nieco oficjalny stosunek, oparty nie tyle na osobistej sympatii, ile na wzajemnym uznaniu dla posiadanej przez nich obydwu wiedzy. Są już wyniki sekcji zwłok pacjentki Marii Kosteckiej. Czerpiński usiadł z rozmachem na krześle. Przyznam, że zaskakujące. W związku z tym, że, moim zdaniem, zgon nastąpił nieoczekiwanie. Zleciłem patologii również zbadanie treści żołądka i zawartości jelit. Okazało się, że chorej podano tego dnia Digitalis i to w ilości dwukrotnie przekraczającej dopuszczalną normę. Wiemy, że przy tego rodzaju zaburzeniach rytmu serca, jakie u pacjentki występowały, nawet normalna dawka Digitalisu mogła stanowić zagrożenie dla życia. W tej sytuacji zachodzi podejrzenie rozmyślnego spowodowania śmierci Marii Kosteckiej. To niesłychane. Ordynator gwałtownie odsunął się wraz z fotelem od biurka. Z pewnością kolega nie przepisał chorej digitalisu. Ja sam zresztą od początku pobytu jej w szpitalu czuwałem nad przebiegiem kuracji. Nie może więc być mowy o błędzie w sztuce lekarskiej. W tej sytuacji nie czuje się upoważniony do poszukiwania na własną rękę winnego czy winnych śmierci naszej pacjentki ani badania okoliczności, w jakich ona nastąpiła. Tą sprawą musi zająć się prokurator. Mecenas Daniel Maden wyjął z leżącej przed nim na biurku teczki złożony we czworo arkusz papieru i spojrzał spod gęstych. Siwych brwi na zgromadzone w jego prywatnym gabinecie Towarzystwo. Pozwoliłem sobie zaprosić tu Państwa celem odczytania testamentu sporządzonego własnoręcznie przez zmarłą Panią Marię Kostecką i zdeponowanego w moim sejfie. Zaznaczam, że drugi egzemplarz testamentu złożony został w Państwowym Biurze Notarialnym. Pani Maria życzyła sobie aby wszyscy członkowie rodziny wysłuchali osobiście jej ostatniej woli. Kilka osób poruszyło się niecierpliwie. Edyta niedbale założyła nogę na nogę, ukazując czarne, wzorzyste pończochy. Kamila głośno westchnęła, a Jurek zaczął zawzięcie obgryzać paznokcie. Ja, Maria Kostecka, będąc w pełni władz umysłowych, zapisuję dworek Marysiówka. Stanowiący moją własność, córce mojego zmarłego brata Stanisława Ewie Gajskiej, zamieszkałej w Warszawie, przy ulicy Kalifornijskiej 28. Następujące przedmioty zapisuję innym członkom mojej rodziny, a mianowicie: 1. Bratanicy mojego zmarłego męża, Edycie Boleckiej, dywan perski znajdujący się w pokoju jadalnym. 2. Bratankowi mojego męża, Jerzemu Kosteckiemu, pięć wieńców Jelenich, trofea myśliwskie jego stryja. 3. Kamili Jaczynowej i jej mężowi Tadeuszowi oraz ich synowi Lucjanowi zbiór znaczków pocztowych zebranych w czterech klaserach. 4. Janowi Kosteckiemu, bratu stryjecznemu mojego męża, kolekcje bursztynowych fajek, w liczbie dwudziestu sztuk. Ponadto wszystkie oszczędności zgromadzone na książeczce PKO po potrąceniu kosztów pogrzebu, jak również dwie złote obrączki i broszkę z granatami, zapisuje mojej wiernej przyjaciółce Antoninie Baczkowej oraz zobowiązuje ewegajską do udzielenia jej dożywotniej gościny w dworku marysiówka. Wykonawcą niniejszego testamentu ustanawiam serdecznego przyjaciela naszej rodziny mecenasa Daniela Madena. Podpisano, Maria Kostecka, dnia 20 maja 1986 roku. W pokoju zapanowała cisza przerwana gwałtownym łukaniem leśniczyny, którą na próżno usiłowała uspokoić siedząca obok niej Ewa. – Czy to wszystko, mecenasie? – zapytała cedząc słowa Edyta. – Jak wiadomo, czas jest drogi. – Tak – skinął głową Maden. Postępowanie spadkowe zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującą procedurą prawną. Bolecka zerwała się z miejsca i, nie żegnając się z nikim, podążyła ku drzwiom gabinetu. Przechodząc koło Ewy, cyknęła z drwiącym uśmiechem moje gratulacje. Jak widzę, dobrze zadbałaś o swoje interesy. Ceduję na twoją rzecz, moja droga, ten dywan. Jest całkowicie wyleniały. Przyda się w twojej willi w Warszawie. Kamila z mężem runęła za nią jak furia, ciągnąc za sobą skręcającego się ze śmiechu lucjana. Tylko niech mama nie myśli, że te znaczki to jakieś białe kruki. Znam je dobrze, tysiąc razy je oglądałem, same kancery powiedział głośno. Stary pan Kostecki przeszedł, jak zwykle z kamienną twarzą, a Jurek ukłonił się ewienisko, Wykrzywiając się w szyderczym uśmiechu. Dodatkowe analizy i szczegółowe badania treści żołądka Marii Kosteckiej wykazały zawartość potężnej dawki digitalisu, która nieuchronnie spowodowała zgon. Na wniosek prokuratora wszczęto śledztwo. Porucznik Leszek Warowski z Wydziału Kryminalnego Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych zjawił się w szpitalu w cywilnym ubraniu. Być może, aby nie budzić sensacji wśród chorych i licznego personelu. Jestem tu na razie całkowicie nieoficjalnie. Panie docencie, zwrócił się do ordynatora. Po prostu chciałbym zamienić kilka słów z panem i z lekarzem prowadzącym zmarłą pacjentkę oraz tak ustalić godziny przesłuchań, by nie kolidowały z harmonogramem zajęć szpitalnych. Przechodząc do meritum sprawy, Stanowisko nasze jest jednoznaczne. Albo na terenie szpitala zostało popełnione umyślne przestępstwo, albo popełniono błąd w sztuce lekarskiej, podając chorej niewłaściwy lek, albo nastąpiła tragiczna omyłka, polegająca na podaniu chorej zabójczej dawki leku. Zadaniem naszym będzie wyjaśnienie, który z założonych przez nas wariantów przyczyn śmierci miał miejsce. Pana, panie docencie, Prosimy o przyjście nam z jak najdalej idącą pomocą. Całkowicie wykluczamy błąd w stosowaniu i dozowaniu Digitalisu. Żaden preparat zawierający ten środek nie znajdował się na liście lekarstw tej pacjentki. Może sądzi pan, że Maria Kostecka została rozmyślnie zgładzona? Ordynator bezradnie rozłożył ręce. Niestety, moim zdaniem... Taka musi być brutalna prawda. Kto tego popołudnia pełnił dyżur na oddziale? Doktor Marcin Czerpiński, mój zastępca. Doktor Rafał Juras. Ja również przebywałem kilka godzin w szpitalu. Pielęgniarki Ewa Gajska i Mariola Jabczykówna oraz salowa Danuta Nitkowa. W niedzielę pracujemy na ogół w mniejszym składzie niż w dni powszednie ze względu na trudności kadrowe. Domyślam się, że był to dzień wizyt. Czy pacjentkę Marię Kostecką odwiedzili tego dnia krewni bądź znajomi? Sądzę, że tak. Czy również poza urzędowymi godzinami odwiedzin przychodzili do denatki goście? Nie mogę tego wykluczyć. Nieraz portierzy przepuszczają natrętnie wpraszających się krewnych i znajomych w porze innej, niż to przewiduje szpitalny regulamin. Takie fakty mimo zakazów są nie do uniknięcia. W tej sytuacji krąg podejrzanych o dokonanie zbrodniczego zamachu na życie kosteckiej znacznie by się powiększył. Sprawa jest tym bardziej interesująca, że niedawno otrzymaliśmy zagadkowy, anonimowy telefon informujący o popełnieniu zabójstwa w szpitalu, ze wskazaniem konkretnej osoby jako sprawcy. Oczywiście sugestia ta nie ma żadnego znaczenia, ale świadczy o powiązaniu szeregu osób ze śmiercią Pańskiej pacjentki. Jeśli chodzi o mnie, jestem wstrząśnięty tym, co się stało. Przecież niepodobieństwem wydaje się, aby ktoś z naszego zespołu mógł się dopuścić tak potwornego czynu. Wyjaśnijmy to w toku śledztwa, Panie docencie. Mnie natomiast interesuje osoba Denatki. W jaki sposób trafiła na pana oddział? Jak mi wiadomo, nie zamieszkiwała w Warszawie. Pani Maria Kostecka była osobą zasłużoną, znaną działaczką i bohaterką z okresu II wojny światowej. Przyznam, że kiedy krewna zmarłej, znakomita pielęgniarka, pani Ewa Gajska, zwróciła się do mnie z prośbą o przebadanie pani Kosteckiej. Nie zawahałem się ani chwili, lecz odwrotnie, uważałem za zaszczyt i wyróżnienie, że mogę jej służyć pomocą. Niestety z tak niefortunnym rezultatem. I nad tym najbardziej boleje: docent ponownie rozłożył ręce w geście niepozbawionym teatralnej pozy. Śmierć nastąpiła na moim oddziale, czuję się więc niejako za nią osobiście odpowiedzialny. Niejednokrotnie już myślałem, żeby ustąpić ze stanowiska. Panie docencie, na razie nie widzę potrzeby tak drastycznego posunięcia. Wprawdzie za późno już na działanie ekipy techniczno-dochodzeniowej, gdyż wszelkie ślady zostały niewątpliwie całkowicie zatarte. Pozwoli pan jednak, panie docencie, że rzucę okiem na pokój, w którym przebywała Denatka. Służę, panie poruczniku. Ordynator otworzył uprzejmym ruchem drzwi na korytarz. Proszę za mną.